Real Madrid za czasów Galacticos oglądało się jak drużynę Power Rangersów. Tylko teraz pytanie, kto był później tym czerwonym? No nieważne. Ale teraz wypadałoby jeszcze zadać inne, kultowe w pewnych kręgach muzycznych pytanie, mianowicie, jak do tego doszło? Jak do tego doszło, nie wiem. Czy da się zrobić drużynę samych gwiazd, ale takich absolutnie najsławniejszych, indywidualnie najlepszych na swoich pozycjach i zarazem najbardziej medialnych? Krótko mówiąc, czy możliwe jest stworzenie piłkarskiego Dream Teamu? Drużyny marzeń, która miałaby funkcjonować pod jednym klubowym herbem. Ale nie w ramach jakiegoś charytatywnego meczu towarzyskiego, ale tak długofalowo, jako jeden klub oparty wyłącznie na gwiazdach. Pytam nieprzypadkowo, bo w lecie tego roku minęła 20. rocznica rozpoczęcia piłkarskiego projektu na światową, zresztą co ja mówię, na galaktyczną skalę. 20 lat temu niejaki Florentino Perez wymarzył sobie, że ściągnie do Realu wszystkich najlepszych piłkarzy świata. Jego projekt zrobienia z madryckiego klubu piłkarskiego gwiazdozbioru nosił nazwę Galacticos. Na przestrzeni lat w barwach królewskich grało mnóstwo wielkich nazwisk. Postanowiłem, że sprawdzę nieco waszą wiedzę, zadając na początku jedno pytanie. Jeżeli taka forma wam się spodoba, to wprowadzimy ją na stałe. Zatem pytanie brzmi. Ilu zdobywców złotej piłki grało w Realu Madryt? Kiedykolwiek. Odpowiedź A. 5, B. 7, C. 8, czy może D. 10. A poprawną odpowiedź podam na końcu tego materiału. Teraz przejdźmy do tematu. Sezon 1999-2000, poprzedzający galaktyczną erę Realu, królewscy zakończyli w umiarkowanie dobrych humorach. Wygrali co prawda Ligę Mistrzów, pewnie pokonując w hiszpańskim finale Walencję 3-0, ale walkę o mistrzostwo kraju zakończyli dopiero na 5. miejscu. Prezesem klubu był wówczas Lorenzo Sanz, który madryckim zespołem rządził od blisko 5 lat. Perez, biznesmen z politycznym zacięciem, od dłuższego czasu próbował zawalczyć o fotel Sanza, ale w 2000 roku nie był faworytem. Spodziewano się, że Sanz zostanie wybrany na kolejną kadencję. Perez zagrał jednak wabank, prezentując wyborcom swój plan na nową drużynę. Zapowiedział, że jeżeli zostanie prezesem, jego pierwszy transfer będzie spektakularny. Perez obiecał, że do Realu przyjdzie jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. Portugalczyk Luis Figo, gwiazda Barcelony. What the f**k, man? To była prawdziwa bomba, która równie mocno uderzyła w kibiców Realu i tym bardziej Barcelony. Wcześniej mówiło się już o napiętych stosunkach Figo z władzami Blaugrany, o wojenkach, o wyższy kontrakt, ale mimo wszystko, żaden z fanów Dumy Katalonii nawet w najgorszych koszmarach nie wyobrażał sobie, że gwiazda i symbol klubu może odejść. I to bezpośrednio do odwiecznego rywala. W tej sytuacji wyborcza obietnica Lorenzo Sanza, który zachęcał kibiców transferem Diego Tristana, przeszła bez większego echa. Mówiło się już tylko o Luisie Figo. Perez oczywiście wygrał wybory i został nowym prezesem Realu. Cały piłkarski świat wstrzymał oddech w oczekiwaniu na zapowiadany transfer. Obietnica została dotrzymana. I pod koniec lipca 2000 roku Luis Figo został zaprezentowany jako nowy piłkarz królewskich. Pierwszy Galactico Florentina Pereza. Real zapłacił za Portugalczyka w przeliczeniu około 62 miliony euro. To był wówczas rekord. Najdroższy transfer w historii. Z pewnością też jeden z najbardziej kontrowersyjnych. O ile jeszcze pierwszy mecz przeciwko Barcelonie z Figo w białej koszulce Realu przebiegał w miarę spokojnie, o tyle El Clasico w 2002 roku przeszło do historii. Zdarzało się, że w kierunku piłkarzy leciały monety, zapalniczki, butelki, ale odcięty świński łeb? Kibice Barcelony nie wybaczyli Figo tej zdrady, lecz Perez chciał, Perez obiecał, więc Perez dostał. Florentino się nie cackał, zaczął swoje rządy z przytupem. Mało tego, zapowiedział, że tak spektakularne transfery będą miały miejsce co roku. Czas Galacticos, Realu nowego tysiąclecia, miał się właśnie rozpocząć. Po zakończeniu sezonu 2000-2001 kibice mieli prawo wierzyć słowom Pereza. Real został mistrzem Hiszpanii, a Luis Figo najlepszym piłkarzem Europy. Ligę Mistrzów Królewscy tym razem zakończyli na półfinale, gdzie na drodze stanął im późniejszy zwycięzca, Bayern. That you can't always get
what you want. Sezon się skończył, otworzyło się okienko transferowe. Wszyscy wiedzieli, co to oznacza. Mimo że rok wcześniej do Realu razem z Figo dołączyli tacy piłkarze jak Makelele czy Solari, tym razem Florentino Perez dokonał tylko jednego transferu. Jednego, ale konkretnego. Jego galaktyczny celownik zatrzymał się na pewnym, skromnym rozgrywającym z Juventusu. Zinedine Zidane, 29-letni mistrz świata i Europy, piłkarz roku FIFA w latach 98 i 2000. Idealny kandydat do środka pola Galacticos. Real był pewny swego, zwłaszcza że Zidane sam przejawiał chęć przeprowadzki. Zresztą, kto by nie chciał grać z Figo, Raulem, Morientesem czy Roberto Carlosem. Negocjacje z Juventusem zatrzymały się na kwocie 77,5 miliona euro. Real tym samym pobił swój własny rekord transferowy sprzed roku, a Galacticos rośli w siłę. Krótkie podsumowanie sezonu? Proszę bardzo. Real zakończył La Liga dopiero na trzecim miejscu, ale więcej powodów do radości dała im... Champions! Real wygrał całe rozgrywki, pokonując w finale Bayer Leverkusen i mogę założyć się o duże pieniądze, że decydującą bramkę strzeloną przez Zidana widzieliście przynajmniej kilka razy. I chociaż znów nie udało się połączyć zwycięstwa w Lidze Mistrzów z mistrzostwem Hiszpanii, projekt Galacticos miał się bardzo dobrze. Sportowo, a tym bardziej wizerunkowo. Sezon 2001-2002 kończył się mistrzostwami świata w Korei i Japonii. Najlepszym możliwym oknem wystawowym dla piłkarzy. Turniej zwyciężyli Brazylijczycy, a królem strzelców z 8 bramkami został ich napastnik. Grający na co dzień w Interze, Ronaldo. Tak, to był kolejny element układanki Florentino Pereza. Para napastników Raul Morientes dawała radę, ale umówmy się, jeśli ktoś ma pseudonim Fenomen, jego miejsce jest w Galacticos. Swoją drogą nagrałem jakiś czas temu godzinny aż odcinek o Ronaldo Nazario na historiach z boiska, więc jeżeli macie chwilkę, zachęcam do odsłuchu. I w tym przypadku nie obyło się bez kontrowersji. Ronaldo musiał uciekać z Mediolanu przed wściekłymi kibicami Nerazzurri, dla których, podobnie jak Figo, z dnia na dzień przestał być mistrzem, a stał się zdrajcą. A co na to Perez? A ja mam to w d***. To znów był jedyny transfer Realu dokonany tamtego lata. Gwiazdozbiór się powiększał, więc marzenia o tym, że Galacticos będą najlepsi i w kraju, i w Europie, były uzasadnione. Można było więc zapytać, wzorem kibiców Liverpoolu, czy to właśnie ten sezon. A jak się skończyło? Ligi Mistrzów znów nie udało się obronić. Real odpadł w półfinale, przegrywając z byłym klubem Zidana, Juventusem. Zgodnie z niepisaną tradycją, skoro nie udało się w Europie, musiało udać się w Hiszpanii. Królewscy pod wodzą Vicente del Bosque zdobyli mistrzostwo kraju, ale było ono niezwykle kontrowersyjne. Z dwóch powodów. Powodów, które sprawiły, że w Galacticos zapachniało gwiezdnymi wojnami. Lato 2003 było w historii Realu przełomowe, ale niekoniecznie w pozytywnym znaczeniu. Ale po kolei. O nowym Galactico Perez myślał już od dłuższego czasu. Na początku kandydatem numer jeden był kolejny brazylijski mistrz świata. Ronaldinho z Paris Saint-Germain, ale jak może pamiętacie z odcinka poświęconego Brazylijczykowi, prezes uznał, że wizerunkowo do Realu będzie pasował ktoś przystojniejszy. Piękny jesteś, wiesz? Piękny. Kolejnym celem Realu był David Beckham. Pod względem marketingowym strzał w dziesiątkę, pod względem sportowym teoretycznie też. Teoretycznie. Cofnijmy się jeszcze do końcówki sezonu 2002-2003. Real o mistrzostwo kraju walczył do ostatniej kolejki z Realem Sociedad. Kiedy królewscy szykowali się do decydującego meczu przeciwko Athletic Bilbao, Perez nagle wyskoczył z informacją, że dogadał się z Davidem Beckhamem, który z Manchester United przeniesie się do Realu. Trudno powiedzieć, na co liczył pan prezes, zrzucając taką medialną bombę w kulminacyjnym punkcie sezonu. Czy miał to dać kopa jego piłkarzom? Jeśli tak, to się przeliczył. Królewscy tak naprawdę byli wściekli, bo zamiast spokoju przed decydującym meczem, wokół klubu rozpętała się medialna burza. Co więcej, Beckham nie był tylko słynnym piłkarzem. Był też ikoną popkultury, symbolem mody i bożyszczem kobiet. Geniusz, miliarder, playboy, filantrop. Taka sytuacja średnio podobała się piłkarzom skupionym wyłącznie na piłce. W każdym razie, Real wygrał z Atletikiem i został mistrzem. Co wtedy zrobił Perez? W nagrodę zwolnił trenera.
Czy ty jesteś w ogóle normalny? Według Pereza, Del Bosque jako trener nie szedł z duchem czasu. Jego metody były przestarzałe, a do tego hiszpański szkoleniowiec miał podobno sprawiać wrażenie zmęczonego. Próbując jakoś wizerunkowo wybrnąć z tej dziwnej decyzji, zaproponował Del Bosque stanowisko dyrektorskie, ale ten odmówił. Nowym trenerem Realu został Carlos Queiroz. Z klubu odszedł również wierny żołnierz Del Bosque, wieloletni kapitan Realu, Fernando Hierro. Nastroje w drużynie, ze zrozumiałych względów, były zatem średnie. Trzeba mimo wszystko oddać Perezowi, że w pewnej kwestii działał racjonalnie, mianowicie ustalając warunki kontraktu z kolejnymi Galacticos. Aby uniknąć większych konfliktów, ich pensje stały na porównywalnym poziomie. Nie było wyjątku nawet dla Beckhama. Ale przyjście Anglika miało ogromny wpływ na drużynę, również ze względów czysto marketingowych. Perez na przykład wysłał królewskich na letnie tournée po zakochanej w Beckhamie Azji. Było to przedsięwzięcie bardzo opłacalne pod względem finansowym, ale i bardzo wykańczające dla samych piłkarzy. Nie podobało im się, że z drużyny piłkarskiej powoli stają się objazdowym cyrkiem. Cóż, taka cena sławy. Kiedy piłkarze wrócili z długo wyczekiwanych urlopów, na drużynę spadł kolejny, jak się później okazało, fatalny w skutkach cios. Wszystkie galaktyczne transfery dotyczyły formacji ofensywnych, co w sumie dało się wytłumaczyć medialnością, ale Perez w pewnym momencie zaczął zwyczajnie zapominać o defensywie. Kiedy zatem Claude Makélélé, defensywny pomocnik zabezpieczający środek pola, poprosił o podwyżkę przy negocjowaniu nowego kontraktu, usłyszał od dyrektora sportowego Jorge Valdano, że ktoś taki jak on powinien się cieszyć z gry w takiej drużynie nawet za darmo. So you have chosen death. Makélélé odszedł do Chelsea, a pozostawioną lukę w środku pola Queiroz wypełniał albo przesuniętym z obrony Iwanem Elguerą, albo młodym Estebanem Cambiasso. Po zakończeniu sezonu wszyscy w Realu zdali sobie sprawę, jak wielki wpływ na drużynę miał niepozorny Francuz. Real skończył rozgrywki dopiero na 4. miejscu w lidze, a w ćwierćfinale Ligi Mistrzów odpadli z Monaco. Żeby było ciekawiej, w 2 meczu bramki Realowi strzelał nie kto inny, tylko wypchnięty na wypożyczenie Fernando Morientes. Coś w drużynie pękło. Inne kluby zauważyły, że Galacticos to w sumie piękny dach, ale o chwiejnej podstawie. Perez nie miał już takiego komfortu w poszukiwaniu kolejnej gwiazdy. Teraz musiał myśleć już nie tylko o wielkim nazwisku, ale także o funkcjonalności, przydatności dla drużyny. Latem 2004 roku tradycja jednego transferu z najwyższej półki została przerwana, bo chociaż na Santiago Bernabeu trafił Michael Owen z Liverpoolu, to traktowany był raczej jako rezerwowy przy Raulu, Ronaldo i Morientesie, który wrócił z wypożyczenia. Więcej nadziei wiązano z dużo mniej medialnym zaciągiem defensywnym, 2 stoperami, Walterem Samuelem z Romy i Jonathanem Woodgate'em z Newcastle, a także sprowadzonym w zimowym okienku defensywnym pomocnikiem Thomasem Gravesenem z Evertonu. Żaden z nich nie spełnił jednak pokładanych nadziei. Galacticos powoli zaczęli tracić blask. Sezon 2003-2004 również nie przyniósł żadnych trofeów. W Hiszpanii zaczęły się złote czasy Barcelony, w której brylował Ronaldinho, zbyt brzydki, by grać w Realu. W tej sytuacji na rynku transferowym robiło się coraz trudniej. Latem 2005 roku Perez dokonał nowego zaciągu. Do klubu trafili m.in. Robinho, Cassano i Baptista, ale z perspektywy czasu najistotniejszym transferem okazało się przyjście 19-letniego wówczas wychowanka Sevilli, niejakiego Sergio Ramosa. Zrobię porządek z wami wszystkimi. Tego lata odszedł Figo. Portugalczyk zostawił królewskich dla Interu. To również był sygnał, że ta epoka będzie powoli dobiegała końca. Kibice zdali sobie sprawę, po raz kolejny zresztą, że pieniądze i nazwiska nie grają. Zwłaszcza zestawiając galaktyczny Real z Barceloną, mającą uśmiechniętą, naturalną twarz Ronaldinho i wychowanków, takich jak Xavi czy Puyol. W 2006 roku karierę zakończył Zidane. Pół roku później do Milanu udało się wypchnąć zawodzącego i walczącego z nadwagą Ronaldo, a latem 2007 roku wraz z przeprowadzką Davida Beckhama do Los Angeles oficjalnie zakończyła się era Galacticos. Pereza już wtedy nie było w Realu, złożył dymisję w lutym 2006 roku. Czy zatem projekt Galacticos był niewypałem? I tak, i nie. Sportowo z takim składem mogli i powinni wygrać wszystko, co się da, ale marketingowo, no co tu dużo mówić. Skompletować taką ekipę
To był wyczyn. Trudno też jednoznacznie stwierdzić, że o upadku Galacticos zadecydowało zrezygnowanie z Makelele, ale nie ma wątpliwości, że ta decyzja okazała się kluczowa. To harujący w defensywie Francuz okazał się tym klockiem, który podtrzymywał całą konstrukcję. Niestety, wydaje się, że Perez zrobił o jeden krok za daleko, zmieniając taktykę tak, aby zmieścić w jedenastce dwóch nominalnych prawoskrzydłowych, czyli Figo i Beckhama. Czy w takim razie można stworzyć skuteczną drużynę składającą się z samych gwiazdorów? Chyba nie w tej epoce. Chociaż w dobie mediów społecznościowych dzisiaj nawet ostatni rezerwowy może być internetową gwiazdą, więc w sumie... A wy jak oceniacie projekt Galacticos? Pytanie skierowane zwłaszcza do fanów Realu. Podzielcie się swoim punktem widzenia w komentarzu. Odpowiedź na pytanie z początku to D. Aż 10 piłkarzy, którzy kiedykolwiek grali dla Realu, zdobyło złotą piłkę. Dajcie znać, czy udało wam się wszystkich odgadnąć i pamiętajcie o zostawieniu zasięgowej łapki w górę. To wszystko na dziś. Konrad Szymański, kłaniam się nisko i do zobaczenia.